Nie wychodzą ci starty z wody? A może chcesz poprawić ich technikę? Ja jestem Michał z WaveCamp, a dziś pokażę ci, jak je robić perfekcyjnie. Numer 1. Należy pamiętać o tym, żeby ustawić maszt idealnie w poprzek linii wiatru, a dziób idealnie pod wiatr. W tym momencie będzie nam żagiel bardzo łatwo odkleić jednym płynnym pociągnięciem nad głowę. Numer 2. Musimy zadbać o to, żeby żagiel był jak najbardziej nad powierzchnią wody. Jeżeli żagiel jest zatopiony, nie jesteśmy w stanie go odkleić, a jak już odkleimy, on przeleci nam na drugą stronę. Złapmy za maszt, podpłyńmy pod wiatr i w tym momencie, jeżeli go wyciągniemy mocno na przedniej ręce prostej pod wiatr, bardzo łatwo on odkleje się od wody. Numer 3. Musimy zadbać o to, żeby nasza deska była maksymalnie blisko nas. Czyli nogą tylną zahaczamy piętą o deskę, podciągamy deskę maksymalnie pod drugą nogę, dzięki czemu będziemy mogli bardzo mocno na tej tylnej nodze się oprzeć i wejść do góry na deskę. Numer 4. Musimy iść z żaglem maksymalnie do przodu i do góry, na obydwu prostych rękach, bo im żagiel będzie bardziej pionowo, będzie po prostu łapał więcej wiatru, więc będzie nam łatwiej wejść na deskę. Numer 5. Jeżeli wypchniecie żagiel bardzo daleko i do przodu, jesteście w stanie na bomie się wciągnąć jak na drążku. Czyli jeżeli wypchniemy go daleko, będziemy w stanie zrobić dźwignię i wtedy bardzo łatwo wejdziemy na deskę przy bardzo słabych warunkach wiatrowych. Punkt bonusowy naszego dzisiejszego programu to jest to, jak glebimy się przy starcie z wody. Jeżeli zostaniemy z żaglem tak samo do przodu jak przy wchodzeniu, żagiel po prostu wyciągnie nas do przodu i zrobimy przypadkowego frontflipa bez deski. Następna rzecz to jest wypychanie deski tylną nogą. My jeżeli chcemy wejść na deskę, musimy tą deskę podciągnąć, tak jak w punkcie trzecim, a nie ją wypychać, bo w momencie kiedy wypychamy deskę, ustawiamy się pod wiatr i od nowa zaczynamy naszą walkę. Kolejną rzeczą jest uginanie przedniej ręki. Ustaw sobie w głowie, że ręka przednia musi być cały czas na przyproście. Jeżeli będzie się uginał, żagiel będzie cię po prostu do tej wody dopychał i nie będziesz w stanie wystartować. Pamiętajmy też o tym, żeby odpowiednio pilnować ustawienia naszej deski względem wiatru. Czyli my, jeżeli startujemy, nie możemy być za bardzo z wiatrem, bo będziemy ładować katapy i żagiel nas będzie przeciągał do przodu. A jeżeli będziemy ustawieni za bardzo pod wiatr, w tym momencie po prostu żagiel nie będzie miał takiej mocy, żeby nam ten start z wody umożliwić. Więc ustawmy się zawsze w warunkach bardzo mocno wiatrowych, w półwietrze, w warunkach, kiedy delikatnie mocniej wieje, możemy się ustawić delikatnie ostrzej. Dzięki za oglądanie. Oby twoje starty z wody były tak dobre jak naszej ekipy coachowej. Do zobaczenia na wodzie.